Dzień dobry wszystkim, a w zasadzie dobry wieczór, bo wstęp będzie późniejszy, a resztę dnia będzie wcześniejsza. Tak. Okay. Pamiętajcie o kodzie rabatowym BIZON7 na stronie zenox.pl, odkluczamy paczki. Ale jeszcze przede wszystkim chciałem pozdrowić nowego kamerzystę. Sebastian, przedstaw się. Ejo! S1P3K! Odkluczamy paczki, kurwa! Rwito. Przyszły nam tu chyba lakierki z firmy ZMP. O, poczekaj, pokaż, co to pisze. O, Grzesia, kim się zajmuje, to jakoś to idzie. A gospodarka ni i tu se musicie dokończyć. Ta. To jest z Grzesia tekst, groplon. Pozdrawiam Grzesia. Co tu mamy? Utwardzacz i czerwona farba. Jak to 3 litry jest, chłopie? Nie. No 3 litry. Zakład, że nie, 2,5 litra. O ile, o flaszkę? Dobra, 2,5 litra. No, wygrałem flaszkę. Ja się nie zakładałem. Ale jak to nie? Odcień. Nie założyłeś się. Gdzie? Nie przybiłem gady. Odcień. To ja to sam coś jeszcze nie liczy, kurwa. RAL 2002. No i co, dziadu, kurwa? Co, dziadu? Przegrałeś flaszkę. Za co? No przecież mówię, że to jest, kurwa... 2 litry, 2,5 litra, ty powiedziałeś, że to no, jest No ale to ja powiedziałeś utwardzacz, a ja mówię, że farba. Ja nie mówiłem, że to jest utwardzacz. Tutaj jest... Nie, a, zagrało się. Czalnik. Dobra, odkluczamy drugą. No, ty gamoniu. Można było bezpieczne panie, że... otwieranie paczki, nie? BHP, kurde. Tu papierki, fakturki do sprawy. A tu jest utwardzacz. To jest Achtung, szajse, 4 kurwy na pralce. To jest. Utwardzacz litrowy. A to wypikam se. Ja będę montował. Dobra, no to co? Działamy dalej. Zapraszamy do odcinka, nie? Daszek, te sprawy, malowanie. Ładną koszuleczkę mam. Dragona. Z AliExpress. A ja nie wiem. Za 3 zł. Z bazarków. No ja ładniejsza proces. Niż ten z Dragonkiem. Ja to człowieku, adres z Dragonkiem to masz 10 lat, człowiek. Kurwa, widać. A on Dragon Bulla, on kuli nie umie puścić. Co najwyżej bąka. Kule jedynie. Nie umie kuli. Nie umie pule, to tobie takie puszcza, że... Masz. Dobra, bo idę rozcieńczać farbę. Dobra, także... malujemy i zaraz dobra. Się widzimy. Nara. Gdzieś Bastek. Trzymałeś. To jest. To nie jest źle. No. No i wracamy z tym Daszkiem. Będę na początku, że mówisz. Zrobię nam robotę na TikToku, blisko, niedaleko, tylko się na łatwiej się wyda się. Zaraz wracamy i pójdzie git, będzie git. Podkład i będziemy malować. Tak jest. Podkładem będziemy malować taki wstęp. A będziemy ogarniali kabinkę, Daszek. Przygotowywać, żeby powoli tam składać. No, odgonimy może to dzisiaj. Nie wiem, czy ale... Nie czuję się dzisiaj na siłę. Ja tak samo, ja czuję się na siłę, bo ja mam dzisiaj środa, ale... Stachu i ja jestem tak wywaleni, że... Tragedia jest grana. Wracamy, jedziemy i widzimy się na bazie. Uła! Daszek przyniesiony, moi drodzy. Bierzemy się za robot. Najpierw klepniemy co nieco. Kanciki. Twardej blachy zrobiony. Twardej blachy. Przywadzony. Chłopaki megą koszą. A my działamy z bizonką. Trzeba wydmuchać jeszcze. Nie prościutki wszędzie. Gdzie on się tak podkształcał? Czym, gdzie i czym to walno? Jakimiś grubymi musiało być. Kombinerki. Blacharki. Coś tam liznąłem u kumpla Maćka. Pozdro Maćka, będziesz oglądał, a wiem, że będziesz oglądał. Kombinery się przydały. Gdzie te kombinerki były? Pum, 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 pum. Bierzesz szlifierę? Nie. Co? O, no schowaj. Kurwa.
Para pa pa pa. Jutro dubniesz po robocie, zanim ja przyjadę i będziesz dubos, najwyżej tyle. Jakby padało jutro, to wiesz. Oby nie padało jutro po południu, kurde. Tak to bymy co porobili. Gdzie tu mamy? To jest delikatne, to się mieć trzeba młotkiem. Tu. Kombinerami. Dobra, ale wykrzywiony. Dostawać go na Cito to. Lepiej. Już lepiej. Deskę wezmę. Mieszamy kit. Pójdzie kit, będzie git. Tak mówią. Ten zapach szpachli zawsze niezapomniany. Musimy tu naszpachlować takie kawałeczki. Tu, bo no przecieki są będą na, do tego, do kabiny. A tu jest po prostu już po poprzeżerane, no i trzeba to zrobić. Ciepło, to szpachla i rzadka. Pójdzie kit, będzie git. Jeżeli papą, o, everyone. O. Nudli pan. Nie będzie. Kurwa, wchodzi tu kit. Zrobi i prowadzi, będzie jak fabryka. Łączyli gumę, sika fili. Ciężko te dziurki upchać. Nagrywasz? Cały czas. To teraz dla mnie kamera. Teraz bierzemy się za jazdę. Thank you.
Jesteśmy w dalszej części dnia. Przyjdę tutaj odjebany jak stróż. O, zrobimy miniaturkę, zrobimy jak będziesz w garniaku ubrany. O. Stachu na wesele idzie. I co? Ale nie na swoje. A nie na swoje, nie na swoje. I pojedziemy bizonem na jego wesele. I jemy w obstawie. I co? Mieliśmy tu dzień przerwy. Wczoraj coś tam Stachu dubnął, ramkę pomalował i kabinę z wierzchu byłem wczoraj wolny, bo padało u nas. No już przekleiłem te taśmy w środku, zobaczcie. Rameczka pomalowane na cacy, kurde, się błyszczy, uwierzcie mi, będzie taka robota zrobiona, że szok. No i co, daszek też mam już pomalowany wstępnie. Będziemy malowali jeszcze drugi raz później. A ja co, biorę się za kabinkę. Biorę się za kabinkę dalej. Przeklejam sobie folię i będziemy czyścić i malować dzisiaj. Bierzemy się. Zobaczcie, kabinka się prezentuje całkiem inaczej. Siedzenie jeszcze do tapicera byśmy oddali, ale no już chyba nie przed jęczmieniem, tylko po jęczmieniu. Taśma nam się skończyła, już działamy taką. O, nutka w tle leci, stacyjka nowa założona. Pan Stachu elektryk założył. Będzie trochę czyszczenia. Opa. Opa. Jesteśmy na zewnątrz. Pa, 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 nutka se leci. Żeby prawa nie, prawnie wywaliło z nutki. Jakieś gazetki tutaj. Razem z uszczelkami oklejał. Wszystko. Pogoda idealna do malowania. Ciepło. Lakier ładnie siądzie. Mam nadzieję, że do 18 się wyrobię. Ze wszystko robotą, bo jeszcze tonka na ziemniaka do pyśnięcia. Motor do zrobienia, wujka jeszcze. Mówię, jak chciałbym motor tam sprawdził, bo mu sprzęgiełko nie domaga. Coś nie działa i muszę rozkręcić, zobaczyć. No. Idzie. Kurwysyństwo. O. Timelapse z tego zrobimy. Szybciej będzie. Kurwa, ale już przylega. Poprawimy na świeżo. Proszę, to środek inaczej. Tutaj. Złożymy. Stał tu okleja uszczelki, ale w środku to pomalujemy razem z uszczelkami. Ła. Pomalujemy razem z uszczelkami.
Tu trzeba będzie przeciąć i naciągnąć. Co tu się tak powichrowało? A, dobra. Wszystko jasne. Dobra. Szybko lecimy. Cała bateria w radajku jeszcze. Klejimy. Będzie na cacy, ale wali to siedzenie. Lewy tutaj zamokło nam. Nie był przykryty. Nawalna pompa wstał w robocie. Był, ja też byłem w robocie. I tak capię. Że głowa boli aż. Tak wali normalnie. No ale cóż. Fuh. Bije. Dobra. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Myk, myk, myk. Disco polo. Zobaczcie, kurde, jak jest. Kurwa, chodź tu Roki, jak prezes, kurwa, ale laczki eleganckie. Co, źle? Wypachniony, bajeczka. Dawaj miniaturkę zrobię, będzie na miniaturkę w garniaku. Rano o 4 rano już może być nie w stanie. Bizo będzie tak, jak wyglądał jak Stachu na wesele. Tak, zobaczcie, o, patrzcie. Dobra, już nie prezentuj. Tak. Elegancka fryzurka, człowieku. Źle jest? Kurwa, czekaj, na miasto byśmy skoczyli, tak? To to jedziemy. Chłopie, każe twoja, opijamy 3 miliony. Malujemy drzwi, ramka wymalowana. Teraz malujemy uchwyty. Będzie trzeba dwa razy pomalować, bo niestety ten czerwony tak nie kryje dobrze. Ale to nic. Zrobimy. No sobie bardziej rozcięcie tego, ten czerwony. O, z tej strony jeszcze. Przykręcane. Akurat jest. Gardziel opierdolimy. No gardziel tak samo miałem malować. To już przygotowałem do malowania. Tu górę całą. Ale się pyli.
kurwa, woda tu jeszcze. Papier im potrzebny. Daj tą szybę. Plastik daj, ten derm, o. No. Pa. Chuj, ale zlewa, że zrobił. Trzymaj. No kurwa, raz idzie mocniej, raz gorzej. Trzeba wytrzeć i opierdolić jeszcze raz. No i tak, biorę palca i już mamy to skończone, pomalowane, tu trochę się zlew zrobił, kabinka pomalowana, te elementy pomalowane. No i tak, trochę się popyliło na te drzwi, ale to od wewnętrznej strony, to tam z pyłką będą. Tu trochę poprawiłem tą blachę, bo w oczy koliła. No i co, gotowe na dzisiaj to będzie, godzina
Całą mordę mam pewnie umalowaną farbą. Jest godzina po 18. Starczy tego, tej roboty. Tu jeszcze jest wymalowane, tam przy podejście, kabinka. Mam w bagażu kabinkę zamalowana. Nawet próg sobie pomalowałem. Tu jest pomalowane, oklejone, tu wszystko się ładnie pomalowało. No i co? Będzie na dzisiaj tej roboty. Teraz tylko niech schnie, żeby można było składać. No i co, moi drodzy, jak się odcinki podobają, pamiętajcie o kodzie Bizon7 na stronie zenox.pl, dajcie łapkę, suba, dzień po 50 tysięcy. A ja kończę ten dzień, idę na piwo. Sobota w końcu. Także trzymajcie się i nara.